Przede wszystkim bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi za zaproszenie mnie do Lwowa, do Was, a przede wszystkim za zaproszenie błogosławionego Karla Wittisa. Cieszę się, że te relikwie, bardzo cenne relikwie, przyjechały do Was i z Wami zostaną. Błogosławiony Karlo nie jest u Was na 3 dni. Będzie z Wami zawsze. Martwiłem się, że nie będziecie rozumieć po polsku. Może przynajmniej co drugie słowo zrozumiecie. Przykro mi, że ja nie uczyłem się ukraińskiego. W szkole podstawowej musieliśmy się uczyć rosyjskiego. Coś zostało, ale rosyjski, ukraiński, choć podobne, to jednak inne języki, więc postaram się mówić prostymi słowami i wolno, żebyście po prostu jak najwięcej zrozumieli. To jest Wasz kolega. To jest Wasz przyjaciel. Tyle, że już w niebie. Został ogłoszony błogosławionym 10 października 2020 roku w Asyżu, bo tam też chciał być pochowany po śmierci. Zmarł, mając zaledwie 15 lat. Kto z Was ma 15 lat? Niech podniesie rękę do góry. Są jego rówieśnicy. Słuchaj, jeżeli nie wstydźcie się, to jest piękny wiek, 15 lat. Będziecie kiedyś wspominać ten wiek z uśmiechem na twarzy. Ten wiek ma swoje przywileje, ma swoje bunty, które gdzieś w sercu i w umyśle się rodzą, ale jest to jednocześnie wiek, kiedy cementują się przyjaźnie. Najważniejszą przyjaźnią w życiu Karla Wittisa była jego przyjaźń z Jezusem Chrystusem. I to nas niesamowicie fascynuje w tym młodym człowieku, bo ktoś może pomyśleć, co 15-latek ma nam do zaproponowania, co może nam dać, jaki może dać przykład. Okazuje się, że ogromny przykład, ogromny wzór, przede wszystkim wiary w Boga. Jak wierzyć dzisiaj, w trudnych czasach, gdy niekiedy między sobą wstydzimy się mówić o Bogu, bo temat Pana Boga nie jest popularny. Ten młodzieniec nas zawstydza. Pan Bóg nam dał przykład błogosławionego Karla, żeby nas zachwycił i zawstydził. Żebyśmy zrozumieli, drodzy przyjaciele, że każdego z nas, bez wyjątku, Pan Jezus zaprasza na taką samą drogę, aby zostać święty. To powołanie do świętości nie jest zarezerwowane dla sióstr zakonnych, dla zakonników, dla księży, dla biskupów czy papieży. Powołanie, aby być świętym, jest powołaniem każdego z nas. A dzieje się tak przez sakrament Chrztu Świętego. Kiedy zostajemy obmyci z grzechu pierworodnego i otrzymujemy zaproszenie od Pana Boga, który mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ten młody człowiek urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, bo tam wtedy pracowali jego rodzice. Po kilku miesiącach jednak wrócili do Italii i tam przeżył resztę swojego, z jednej strony krótkiego, a z drugiej strony bardzo bogatego życia, bardzo bogatego wydarzenia w sercu
Pomyślcie sobie, że mały Karol, jak tylko zaczął mówić, jak miał zaledwie 3-4 lata, zaczął zadawać pytania swojej mamie na temat Pana Boga. Sam od siebie. Przede wszystkim dlatego, że zachwycał go świat, stworzenia. Nie pytał o drzewa, o kwiaty, pytał o Stwórcę, pytał, kto to wszystko uczynił dla nas. I wyobraźcie sobie, że jego mama, pani Antonia Salzano, żeby odpowiadać na pytania swojego dziecka, swojego syna, zapisała się na kurs teologiczny, ponieważ jej wiara była bardzo płytka. Taka typowa włoska wiara. Do kościoła się chodziło na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, na ślub i na pogrzeb. A poza tym jakoś się żyło. Tym bardziej, że rodzina Butisów jest dość bogata. W takiej rodzinie przyszedł na świat ten Karlo, ten młody, mały chłopiec. Wszystkich zachwycał, ale też zadziwiał. Skąd w nim się brała ta chęć coraz większej wiedzy o Panu Bogu? Niewątpliwie pomogła w jego wychowaniu studentka z Polski, pani Beata, która służąc, opiekując się tym chłopcem, jednocześnie zarabiała pieniądze po to, żeby się utrzymać na studiach. I tak naprawdę to ona składała jego ręce do modlitwy, to ona prowadziła go do kościoła, to ona czytała mu Pismo Święte, które bardzo lubiał słuchać, opowieści o Panu Jezusie, o Panu Bogu. A potem to pragnienie poznania Pana Boga było u niego tak wielkie, że mając 7 lat poprosił, także przez swych rodziców, aby mógł przystąpić do Komunii Świętej. Czyli 3 lata wcześniej niż jego koledzy. I teraz zapamiętajcie sobie jeden fakt. Od dnia pierwszej Komunii Świętej do dnia, kiedy pojechał do szpitala, nie opuścił ani jednej mszy świętej. Nie mówimy o niedzieli, mówimy o każdym dniu. Mówił bowiem, im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bardziej się do Niego upodabniamy. Nie stajemy się tacy jak On. Miał wiele takich pięknych powiedzeń, które tak naprawdę, których mogliby pozazdrościć filozofowie i teologowie. Komu z was przyszłoby do głowy, żeby nazwać Eucharystię autostradą do nieba? A on od najmłodszych lat tak mówił. Mnie nie interesuje jakaś boczna droga. Ja chcę prosto do nieba. I Eucharystia, przyjaźń z Jezusem, jest taką bezpośrednią drogą do Pana Boga, do nieba. Mówił również, wszyscy rodzimy się jako oryginały, a wielu umiera jako fotokopie. Pan Bóg dla każdego z nas zarezerwował osobną drogę, a co najważniejsze, każdego z nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Karlo był zwykłym chłopcem. On nie chodził, tak jak wcześniej odpowiadając na pytanie dziennikarzy, nie chodził 10 centymetrów nad ziemią. To nie było tak, że on wstawał rano, żegnał się i ze złożonymi rękami chodził 24 godziny z takim anielskim uśmiechem i nie do każdego mówił pochwalony Jezus Chrystus. Najnormalniejszy w życiu chłopak, który kochał sport, grał w piłkę, grał na saksofonie, hodował 2 psy, 4 koty,
ale znajdował czas, aby u ojców kapucynów pomagać w rozdawaniu posiłków, zupy dla biednych. Nigdy nie przeszedł obojętnie obok człowieka biednego, którego widział, że siedzi na ulicy i wyciąga rękę. Ale nie tylko dzielił się z tymi ludźmi pieniążkami, swoim kieszonkowym. On miał dla nich czas. Miał dla nich uśmiech. Miał dla nich dobre słowo. Wyobraźcie sobie, że na jego pogrzebie rodzice przekonali się, poznali, kim był naprawdę ich syn. Ponieważ pojawiło się na jego pogrzebie setki ludzi biednych, którzy przyszli pożegnać swojego przyjaciela. Kiedy przygotowywano jego ciało do wystawienia, jest wystawiony w sarkofagu w kościele w Asyżu, jedyny problem był z butami. Dlaczego? Bo Karlo miał jedną parę butów, a te w trumnie się rozleciały. Trzeba było kupić nowe buty. To też bardzo wiele mówi. Ile macie par butów? Tutaj jedne, a w domu? Ja sam się biję w piersi, bo jakieś sandały, jakieś do biegania, jakieś świąteczne do kościoła. On miał jedną parę butów. I wcale z tego tytułu nie czuł się gorszy. Natomiast to, co najbardziej nas urzeka w nim, oprócz tej przyjaźni z Panem Jezusem, to jest to, że on był specjalistą w internecie, w komputerze. Jest nazwany Bożym influencerem. Pisał programy komputerowe. Komputer miał w tym paluszku najmniejszym. Miał wiedzę większą niż studenci Uniwersytetu w Mediolanie. Dlatego też uznał, że trzeba wykorzystać internet do ewangelizacji. Bo w internecie jest bardzo dużo rzeczy dobrych, ale jest niestety wiele więcej rzeczy złych. Które wybierzemy, zależy od nas. Bo to nie Pan Bóg klika myszką, to nie Pan Bóg otwiera strony internetowe, tylko my wybieramy. Dlatego on sobie narzucił pewną taką dyscyplinę wewnętrzną. Nie był niewolnikiem komputera, internetu. Miał pewien określony czas, nie narzucony przez rodziców, tylko sam sobie określił, godzina czasu codziennie na komputer. I to wystarczy. I tego się trzymał. Stworzył wystawę poświęconą cudom eucharystycznym. Tu wychodzi znowu to jego umiłowanie Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Bo on uważał, że Eucharystia to nie jest symbol, tylko prawdziwa obecność Pana Jezusa. I przez tę wystawę chciał pokazać wszystkim, a szczególnie ludziom młodym, że Pan Jezus to nie tylko hostia, lecz On sam był pod postacią chleba. I ta jego wystawa została dołączona do strony watykańskiej. Szczególnym też rysem jego duchowości była miłość do Matki Bożej. Jak popatrzycie na jego zdjęcie, przystojny chłopak, nie? Przystojny. Każda koleżanka była zawiedziona, bo on mówił: jedyną kobietą mojego życia jest
Jakbym powiedział wam, słuchajcie, odmówmy różaniec. To pierwsze, co się dzieje, bierzemy różaniec do ręki i myślimy, 20 minut. On nie myślał o modlitwie różańcowej w ten sposób. Mówił, że różaniec to jest romantyczne spotkanie z najcudowniejszą kobietą świata. Dlatego nie było problemu takiego, żeby nie znaleźć czasu na modlitwę. Modlił się codziennie i na różańcu, i adorując Najświętszy Sakrament, w drodze do kościoła, do szkoły, umiał ten czas dany od Boga wypełnić. Dlatego też mówił, zapytam was, jaki jest wasz program na życie? Co byście powiedzieli? Jaki jest program na życie? Ktoś myśli o zawodzie, kim ja będę, prawda, w przyszłości. A odpowiadając na to pytanie, Carlo odpowiadał, moim planem na życie jest być zawsze zjednoczonym z Jezusem. Zachwyca i zawstydza. 2 miesiące przed swoją śmiercią nagrał film na komputerze, który odkryli jego rodzice po jego śmierci. I na tym filmie, który możecie znaleźć też w internecie, widzimy młodego chłopaka, który siedzi zamyślony, podnosi głowę i mówi, ja mam umrzeć. Klaszcze w dłonie i podnosi ręce do góry. Chorował tylko 3 dni. To była białaczka, rak krwi. Nie dało się nic zrobić. Bardzo cierpiał. Ale gdy przyszło cierpienie, takie świadectwo o nim dają lekarze, pielęgniarki ze szpitala. Ani jednego słowa narzekania, lamentu. Mówił, inni cierpią więcej, a ja moje cierpienia ofiaruję za Kościół i za Ojca Świętego. Ten błogosławiony w ubiegłym roku młodzieniec przybywa na Ukrainę jako taki znak drogowy. Pan Bóg go stawia na drodze waszego życia, każdej i każdego, żeby pokazać, jak ważna jest modlitwa, jak ważna jest wiara, jak ważne jest to, żeby człowiek miał świadomość, wiedział, że tu na ziemi jesteśmy tylko na chwilę. On mówił tak. Umieram młodo, ale nie żałuję ani jednej chwili w moim życiu, ponieważ żyłem tak, żeby nie obrazić Pana Boga i drugiego człowieka. Zastanawiał się w swoim sercu. Pytał się, dlaczego stadiony piłki nożnej są pełne, tyle ludzi, a kościoły pustoszeją. I dodawał, my, żeby spotkać ślady Jezusa, Jego obecność, nie musimy jechać do Izraela, do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. My mamy Jerozolimę pod domem na wyciągnięcie ręki. Jak sami widzicie, ten młody człowiek może rzeczywiście zachwycić, może być przykładem, jak wierzyć dzisiaj. Każdy kandydat na ołtarze
przed beatyfikacją albo kanonizacją, musi się okazać szczególnym wstawiennictwem u Boga. Musi być cud. Wiele cudów dokonało się za jego przyczyną. Wybrano cud, który miał miejsce w Brazylii. Kiedy tam przybyły relikwie jeszcze sługi Bożego, konkretnie jego koszula, ustawiła się długa kolejka do tych relikwii, żeby je dotknąć. I wtedy w tej kolejce stał dziadek z małym chłopcem na ręku, który bardzo chorował, właściwie